Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Shepard.pl. Dzięki, witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest kolejna przygoda Rubasznych Grześków, proszę państwa, w grze o nazwie Players Unknown Battlegrounds. I dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny, no w pubka. Dziwne. Dobra, lecimy od razu tam, także Michał 3-4, go! Lecimy, proszę bardzo. Jestem Bromoret! Dokładnie tak, lecimy w stronę oczywiście gdzieś tutaj Rażoka, czyli Rozhoka tak zwanego. Lecimy w stronę oczywiście drogi, aby znaleźć jakiś pojazd i coś podlucić i no oczywiście się postrzelać i no. No i lecimy taktyką oby top 10, a może nawet top 1. Najlepsza taktyka. Także, znaczy gramy na NA, bo oczywiście są to technicznie lepsze serwery, jak to pewien użytkownik zawsze przypomina. Technicznie lepsze serwery. Dobra, już. Ja widzę jednego właśnie łazika, tylko nie wiem, czy ten gościu tam do niego leci, czy nie. Tam leci do niego. A wiesz co, wydaje mi się, że on nie leci do tego łaza, chociaż ten drugi pewnie leci, dobra. W dupę to. Ale tu jest jeszcze łazik pode mną, ty. Czekaj, pode mną jest jeden łazik. A, widzę. Pode mną, ja próbuję do niego dolecieć. Mam nadzieję, że nikt mnie nie dziabnie na samym starcie. Zalatuję do ciebie. Motocykl obok ciebie jedzie. Także uważaj, tak, że cię nie dziabną. Ustaw się obok drzewa czy coś i ja cię zgarnę. Okej. Okay. Jezus! Pomocy, bo mnie to będzie chciał dziabnąć. Odsuń się! Podjedź. Dobra. Jezus! Co się stało? Co się stało? Ej, podjedzie! Musisz podjechać pod to drzewo, bo... Czekaj, już. Tylko jadę tyłem, to cię nie widzę teraz za bardzo. Ej, bo mnie bije! Mnie bije! Siadaj! Idę. Jestem! Dobra, lecimy stąd. Kurde, no straciliśmy tyle czasu! No, ale nie, ale będziemy w dupie teraz przez to. W ogóle jak mi obkręci... UAZ, proszę państwa, UAZ uderza w motocykl. Po czym motocykl uderzył, musiał z taką siłą. No z nami jesteś, gdzie? Ta, słyszę właśnie. Musiał uderzyć z was z taką siłą, że po prostu was wydupiło też. No jedzie! Motocykl jedzie, przed nami pojechał w ogóle. Z lewej strony co jest? No to tyle to ja słyszę, wiesz? VIP żeby nie zadawali. O ty! To się... To co? Aha, dobra. Ty, bo on na nas poluje! Ja pierdzielę, ty, on broń ma! No tak! Zajeżdżę za to Nie na stację, bo tam jechał ten motocyklista gdzieś szalony. Musimy spierdzielać gdzieś. Jakie tutaj niemiłe osoby są na tym NA. Jakiś western się zrobił normalnie z tego, ty. Ja pierdzielę. Okej. Ej, ale będzie przynajmniej śmiesznie. Od samego początku w ogóle. Ale... Później będzie tytuł odcinka: tego nie róbcie jeżdżąc samochodem. Albo ja motocykl silniejszy od UAZa, znak zapytania, wykrzyknik. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy my się nie napatoczymy na gościa z motocyklem? Także ja cię wysadzę tu na bunkra. Dobra. Idź na bunkra, ja pojadę na drugiego. Dobra. Jakby co, tutaj pewnie jakiś samochodzik będzie w okolicy do zgarnięcia drugi. Pojechali na Severny. Na Severny, no. Ten jeden typek tam, co nas ścigał. No tak myślałem właśnie, że gdzieś Severny mogą wyskoczyć. Tutaj kawałek dalej jest jeszcze motocykl na pewno. Dobra, ja sprawdzę drugi bunkr. I później shooting range wchodzę i gdzieś dalej polecimy. No, strefa jest po prawej stronie, na Lipówie. Także to też musimy brać pod uwagę. No dobra, wzięło mi plecak trójkę. No kolejny. Fajnie, cztery plecaki. To są pierwsze rzeczy, które zobaczyłem w tym bunkrze. Super. Kurtka, o kur. Świetnie, kurteczka. Dobra, kolimator jeden. Kolejny plecak. Ja pierdzielę, normalnie. Plecakomat. Tak, no same plecaki, ty. Tej. Ale nie ma tu broni. No to broni nie znalazłem na przykład. Ja mam M16. Mam plecak trójkę, kolimator, hełm jedyneczka i koktajl mołotownika normalnie. Mołotownika. Tak. Towarzysza mołotowa. To łażysz mołotownik. To łażysz. Tałataństwo jakieś.
Tak, no jakiś najgorszy tołataństwo. Oczywiście gramy tutaj składem 2/3 z rubasznych rzeźków. A co do rubasznych rzeźków, to uważajcie, proszę państwa. Ponieważ niedługo będzie rekrutacja. W sumie tak naprawdę no, jest cały czas włączona rekrutacja. Poszukujemy czwartej osoby. Jeżeli jesteś spoko graczem, nie musisz być tryhardem najlepszym na świecie, ale jeżeli jesteś spoko graczem i po prostu da radę z tobą pogadać i pograć, to śmiało zapraszamy do drużynki Hejka. Tak. Dobra, pyk, 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 szybko. Bo chcielibyśmy pograć coś jeszcze tak serio, ale no brakuje nam cały czas czwartej osoby do rubasznych rzeźków, także... Rubaszne grzeźki. I zapraszamy, bo niedługo pewnie będzie fanpage rubasznych grzeźków założony w końcu, tak. także tam też ale zapraszamy. To myślę, że też będzie specjalnie ogłoszonko. Będzie wszystko, wszystko. Będzie specjalny film, tak. którym ja specjalnie tu. Ogłoszę. A ty żeś tu do mnie przylasz, ty. Się no, nawet no nie tak. Spucowałeś. Dwaj na ostre, bez płucy. No a się nawet nie spucowałeś, ziomek, co ty, kurde. Sajka. Ja sobie tutaj, wiesz, gadam, biegam, a ten się nie zbudował. A tu nagle PUU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 U
Daj mi jednego skara, daj mi jednego skara. A co ty masz? Ja miałem 16 jakichś gulbian, chyba że chcesz umpa jeszcze za tobie. No dobra, masz. Bardziej. Dziękuję. Wezmę sobie MK po prostu. No to mamy takie same te zestawiki. Ojej, mamy takie same zestawy, Ogaty. Jak super. Ojejku, sprawdzałeś ten domek? Nie, właśnie to nie sprawdź. Jak mnie mam tu, nie sprawdzałeś tych stolików jeszcze. No tak, rzuciłem tak okiem, ale przeturlało mi się i... tak słabo widzę, rzuciłeś okiem, okej, kumam. Kumam tak. Kumarski. Teraz tak, trzeba się cofnąć po samochodzik, tam jeszcze weźmiemy jakiś drugi i trzeba lecieć w stronę po prostu już strefy powoli, tylko ale mamy lipę, powiem tak, mamy straszną lipę z tą strefą. Już abstrahując od tego, że lód mamy dosyć no marny. No może to mało. Podwieźmy tam do tego, ale bo to jest motocykl, to nie, to ja wolę jechać dalej. Weź sobie motocykl może. Jak masz? Masz motocykl jakiś jeszcze? Nie, no, daleko jest, znaczy na średni dyst. Okej. No ty masz przynajmniej kamizelkę, no bo ja nie mam na przykład. Żadny. Jaki masz plecak? Dwójka, okej. Okay. Widzę. Gdzieś tu był motocykl, nie? Nie mam kamizelki, co ty gadasz? Nie masz? Myślałem, że masz. Dobra, bierz motocykl! Panie, bierz pan ten motocykl! Jedziemy. Palimy wroty, no musimy cofać, gościu. No, naprawdę! Musimy cofać! I centralny. Rubaszny motocyklisto, kurde. Ja pierdykam, gościu. Nie wiedziałem, jakie masz zamierzenie, Iglu. No, musimy cofać. Musimy cofać. Panie... Gdzie my tu jedziemy? A tam, na żółt... Nie, to gdzie? To też jakiś punkcik orientacyjny, teraz na pojadę. Punkt orientacyjny jest taki, że coś zlucić po drodze po prostu, nie? Nie jedź w czerwoną strefę może. Okej. Okay. Dobra. O, ja pierdzielę, dobra. Te domki, zwiedź na te domki na blisko sobie. Zlucisz ja i od razu się schowasz przynajmniej. Trają. Ja podjadę kawałek. Się już ten... Wybuchają te bomby. Teraz. Zestrał, strzelają! XD! Ty się zesrałeś, Shepard, po prostu. Gościu, zsikałem ją tak brzydko. Zesrałeś się. O nie, strzelają! A nie, to bomba. Tak, to strzelają bombami. Jeza, co mam powiedzieć? Jezus! Bum! Rarok! Powiem ci tak, że spróbować by nie zaszkodziło podjechać gdzieś tu, na te miejsce. Tymi domkami, wiesz, polecieć. A, dobra. To tak już teraz Możesz po mnie podjechać? A co się stało? Możesz tak, po mnie podjechać? Tak, no już. To jest rozkaz! Już jadę. To nie jest pytanie, ty podjedź po mnie. Dobra, jadę. Tak brzmi rozkaz bardziej w sumie. Bo możesz, to wtedy powiesz, nie, dobra, nie podjeżdżam. Aha, a ja wtedy... No kurde, jak już jestem... Przy czwarte drogi przebyłem. Nie no, przejdź, no to mówię, żeś podjechał, no.
No i jedziemy. Jesteś pewien, że... Okej, okay, dobra. No to tylko jedź z głową, nie? A nie tak, żeśmy się... Żeby bagaż przed nami. Bierzesz? Wezmę bardzo chętnie, bo trochę się boję, szczerze powiedziawszy. Jadąc z tobą motocyklem. Czy coś się stało? Jeszcze nie! Ja chciałem tylko powiedzieć, że ty... Najlepszym kierowcą zrobisz. Nie jesteś ty! Jestem ja! Oczywiście, że tak. A jak jeździłem betą? Okej, okay, dobra. Tutaj takie inside'owe, kurde, kawałki. Czemu ty pojechałeś aż na tę górę? No bo... tak szybciej. Aha, no dobra, no nie, ja kumam. No, tylko wiesz, mówiłem tam ostrożnie, tak trzeba podjechać. Że nie, później nie było czegoś w stylu... A no, bo wiesz, Hogaty, bo zdarzył mi się wypadek. Trzeba mnie podnieść. Się wydupię na ten głupi ryj. Po prostu. Jaj tam. No dobra. Tak jak mówiłem, póki co musimy się przejechać. Pojedziemy w tę stronę, żeby spróbować jeszcze coś zlucić. Powiem tak, no da radę się strzelać z tym lutem, ale to nie będzie wyrównana. Jeżeli to trafimy na kogoś podobnego w sensie poziomu, nie? Trafiamy kogoś podobnego poziomu z lepszym ekwipunkiem, no to dostajemy na dupę, bo jeden zestaw naprawczy. Okay. Jeden zestaw naprawczy, o, pięknie się zatrzymałem, idealnie, bez straty HP, widzieliście? Tak się właśnie zatrzymuje pojazdami. Ej, to jest to duże G, ja idę na te większe domki. No weź te domki, które ogólnie tam masz, nie? Chodziło mi raczej o punkt, nie o jeden konkretny budynek. Tak, tak. No, także... I've kind of... understood. You know, yo? Yo, you know, yo? Say to me. Yo, you know? AK-47. AK-47, no, AK-47! To twoja ulubiona broń, tej? Okay? Yes, it's tak, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, bo to jest też trochę risky, bo tutaj mogli się zapuścić goście, ale najczęściej tych domków nie biorą. Zapuściłeś, jak? Więc mam nadzieję, jak? Że i tym razem te domki będą normalnie dla nas dostępne. Dobra, chyba jest. Rozglądnąłem się tak pobieżnie i powiem, przyznam, wręcz zakomunikuję, iż bardzo możliwe, iż nikogo tutaj nie ma, Piotrze. Też mi się tak wydaje. Ja tutaj taką piękną polszczyzną zawaliłem, a ty jakieś... Ty mi się to wydaje. Było takie najpierw. Było tak... No wiesz. Ty się polskiego naucz najpierw, ty. No, do podstawówki uczyć się polskiego. Aha. No wiesz. Incide to było akurat. No wiesz. Dobra, zestawik. Dobra, zestawiki już są przynajmniej trzy, więc ej, jest okej. Okay. Masz jakąś kamizelkę? Mam jedynkę. Właśnie. Tu jest jedynka też jakaś zerówkę. Jeszcze. Gdzieś. Gdzieś tu była obok mnie? Jezu. Ja jeszcze wezmę te dwa domki, no i już trzeba się strzelać. Co? Zablokowało mnie? Ej, co się dzieje? Co to? Wow! Co robisz? Wyskoczyłem przez okno. Jak wylądowałem, to mnie... jakby gra sfrizowała i tak... Jasne. Tak właśnie było pewnie. Tylko zaraz. Nie zmyślam. Kill! I will kill you! And I will... kill you. Nieważne co dalej. Dobra, podjeżdżam bagojem pod kolejne dwa domki. Miejmy nadzieję, że nikogo nie ma. A jeżeli ktoś jest, to zostanie zniszczony. Zostanie zniszczony. Dobra, już. Cicho, Shepard. Pod domki podchodzę, także... Ja rozumiem, że to jest odcinek i to jest tak granie bardzo luźno, ale jednak w takich momentach chciałbym przynajmniej na te 50% się skupić na grze. A jaki jest celownik? Mam kolimator. Ja właśnie. Jeżeli chodzi oczywiście o ten... Boże. O chwyt, no to używam tego chwytu aktualnie, ponieważ chcę go po prostu zachować na przyszłość w razie czego.
Nie dlatego, że byłby fajny dla mnie, ponieważ wolałbym kątowy oczywiście, na blisko na full auto, aczkolwiek no... Blisko na full auto to tylko pionowy. Jak nie mam aktualnie, no to... No co mam zrobić? No to sobie ten już założyłem, może go też w ekwipunku nie trzymać. Tutaj byłeś po tych domkach, w tych domkach po drodze, czy nie? A, dobra. W sensie, tu byłem. Aha. Nie, tu byłem, tu gdzie jest zaznaczone, tu byłem. Tutaj znam najpierw, że to mój znaczy. Strefki. O! Ktoś ma M24. Uuu, nieprawdopodobne! Ktoś wziął jakiś zrzut! Haha! Kurde! Nie ma jak to? Teraz tak, po drodze może to spróbujmy. Shepard. Już. Bo dobra. Ty zaznaczyłeś takie te domki z podwójnym tym, pod które trzeba będzie podjechać terenem. A tu masz taką tam, gdzie daczka może być. Akurat, nie? Taka miejscóweczka. Obczajam, to jest mechanik w ogóle. A nie, tu jest mechanik. Tu jest mechanik, na tym, na czym jesteś teraz. Możesz jeszcze go zgadnąć, bo prawdopodobnie on jeszcze nie jest zlucony, ale tu już dalej może być. Bo mężczyzn te sprawy ludzie prawdopodobnie byli. Yes indeed, po drodze jest łazik, obok tego zaznaczonego przeze mnie punktu. Przejadę się szybko i obczaję tak pozamykane mniej więcej. Wygląda na zamknięte. Możliwe nawet, że samochód w środku jeszcze jest. Co możliwe, że będziemy mieli punkt akurat, w którym na chwilę będziemy mogli się zatrzymać, poczekać, nie wiem, postrzelać w razie czego z przeciwnikami. Wziąłem jeszcze łazika tutaj na blisko i poczekam na ciebie, drogi przyjaciel. Zajeżdżam. O, kurde. Miałem powiedzieć pewne słowo, ale stwierdziłem, że nie będę go tutaj używał. Jezus! Przepraszam, bo. Outcares, jo? Jest. Jo. Dobra, mamy łasa i dacze w takim razie. O, ile jest, tak. Leczonko, jest, super. Może jakaś luneta czwórka, bo. Jakaś w ogóle luneta, kolimator. O, dobra. Kolimator ci mogę dać. I kompensator ci mogę dać też. A? Zrobię tak, SKS-a podniosłem, ale... Ulalala. Ale to wiesz, będę miał bez niczego tego SKS-a póki co. Tobie kolimator to zostawiłem na górze. Będę miał SKS-a bez niczego. Sprawdziłeś już cały domek? Mhm. Ok. Jo, cały. Joch. I rzech jest duży. Okay, zobaczymy, gdzie teraz strefa poleci. 21 osób w grze, także... Aktualnie, no tak jak mówiłem, lecimy z nową taktyką. Top 10, a później może być top 1, ale chcemy jak najczęściej utrzymywać przynajmniej te top 10 w dalszym ciągu, także dobrze by było. Go pojazdy! Będzie blisko strefa dosyć, także to jest punkt zaczepienia dla nas, dodatni. Ale... Tak jeszcze obczaję, nic nie ma takiego. Szczerze powiedziawszy, dosyć średni lutex, no. Nie podoba mi się jakoś mega. Ten lód. Nie jest to taki lód, żebym powiedział, fajnie, super. Dobry, fajnie. Czasem, no czasem chociażby wiesz, czasem czegoś jest dużo, nie? Tutaj mogę powiedzieć, że dużo było powiedzmy amunicji do M-ki, do Skara, ale to tylko tyle. Bo jeżeli chodzi o leczenie na przykład, no to mam już teraz 6 zestawów. To jest fakt. No, to jest ok, ale środki na przykład tak, nie wiem, tak słabo dosyć. No ja mam jednego tak energola. Dwa środki i trzy napoje. Ja mam jednego energola, jednego tego teraz będę miał. Dobra. Ja podjeżdżam już kawałek. Możesz oczywiście poczekać. Możesz podjechać ze mną, tu już swoboda jest dopuszczona aktualnie. Ja objadę, zobaczę te domki, które wcześniej zaznaczyłeś, nie? O których wcześniej tam wspominałeś. Teoretycznie póki co pozamykane z jednej mańki. Podjeżdżamy. Można po prostu podjechać i je zdobyć. Na przykład to jest taki plan za 2000 punktów. Na przykład tak, na przykład można to. Tu już blisko się pyrają, powiem ci. Zostawiam pod górką. Myślę, że strzelają się już gdzieś przed nami kawałek, wiesz? Myślę, że gdzieś tu może nawet się strzelają. Okej. Wchodzisz ze mną na górę? Tak. Już idę.
Chodzę. Z buta, buta. Z buta wjeżdżam! Było w filmie. W filmie ostatnim? No właśnie. Piękny po prostu molotow poleciał. Na jedne drzwi. Dobra. Tu i policję, bo strzelam! Nie wyjdę już przez to okno? No, wyjdę. Dobra. Z buta wjeżdżam! Wyłamuję. 416 tu jest. Nie będę jej przekładał póki co ze Skara. Aż taki mi to różnicy już nie zrobi w tym momencie. Powiększonego nie było do Skara, no to jest bullshit jakiś totalny. Chcesz kamizelkę dwójkę? O, ja bym bardzo chętnie przyjął kamizelkę dwójkę. To jest ona u mnie tutaj w kiblu. Będę wchodził do ciebie do kibla, żeby wziąć kamizelkę dwójkę? Myślisz, tak, że za kogo mnie masz? Za... Masz hełm dwójkę? Nie. To tutaj jest, powiem tak, ci już zaznaczam. Powiem tak, gramy sobie na lutowanko.pl. Lutowanko, pli! Przepardzisz do mnie tu? Lutowanko, pli. Tak, już momencik, tylko chcę zwrócić ci, no bo tak będzie. Okej. A ty z łazienka w ogóle? Nie jest tak, z łazienka. To ma po prostu kafelki. Tam wanna jest. Nie ma żadnej wanny. No. Tam gdzie była ta kamizelka, gdzie ja podniosłem, nie było żadnej wanny. Co ty, gdzie jest ten kasek? Na górze. Na górze róże, na dole fiołki. A ja lubię twoje czarne poziomki. Dobra. Gdzie kolejna strefa, panie Szepardzie, panie Michale? Prison i te domki! O, niezła strefa. Nie rozumiem, że już z butka, tak? No co jestem, że z buta chodzić na prison? Ale żadnej lunety czwórki, nic takiego. Kompletnie. Do tego SKS-a nic kompletnie nie znalazłem. A ludzie, i tak na przyszłość, jak mi piszecie, że miałem, szukałem lunety, a była na przykład dwójka, to nie piszcie. To tak jakby nie było lunety, po nie prostu. Ja podwójne przybliżenie mam tak samo na kolimatorze, jak sobie przytrzymam shift, Shiftne. Także... Bez sensu. Także dla mnie nie, ja dwójki nie, tak nie lubię. Ja dwójkę biorę tylko w momencie, kiedy już naprawdę... No nie mam czym zagrać, nie? A czasem, szczerze powiedziawszy, wolę strzelać po prostu z muszki niż właśnie na tej dwójce całej, o której tutaj mówiłem. Z tyłu teoretycznie jest ok. Ile jest osób w grze? 14. 12 znam. Okej, okay, no dobra, dobra. Możliwe, że już jest top 10, także w tym momencie trzeba będzie w końcu coś zagrać, nie? Tylanko pli! Bardzo... Dobra, już, Michał, spokojnie. Dobra, ja wsiadam już do samochodu. Jezus, zaparkowałem tutaj gdzieś tą skarpą, jak jakiś... Teraz tak, patrzę, tu jest las, muszę tak sobie jeszcze przemyśleć trochę. Tu jest las. Tu jest podejście, tu jest od dołu do góry. Ten, no to ty już wiesz, zagraj sobie już. Mówię, tak o Sylwestrem sobie wczoraj stwierdziliśmy, że gramy razem tak mniej więcej do tego top 10, nie? A później każdy sobie gra, możliwe, że tak trochę osobno, nie? Na tych dłoskach. Tak, żeby właśnie różne rzeczy sobie próbować. Tak, wczoraj do takich wniosków doszliśmy. No i zresztą no, bardzo blisko byliśmy dzięki temu przy wygranej. Wiesz, bo jeżeli w trakcie tego dojdziesz do takiego momentu, że i tak podejdziesz do swojego ziomka, no to wiesz, no to spoko. Jezus, ale tu się strzelają. Powiem ci tak, póki nie strzelają do ciebie, to dobrze, jest strzelają. Dobrze. Jest top 10, chociaż już na pewno takie pewne top 10. No nie, no to luzik akurat. O Jezus, rzut, czy ma... O Jezus. Ja podbijam tam na górę. A podbijaj, panie Michale. Dobra. Te najgorsze troszeczkę w tym terenie, dlatego też długo tutaj szukałem rzeczy, jest to, iż po prostu to jest fajny teren do grania na czwórkę. To nie jest fajny teren do grania na sam koniec. O matko bosko, tu są ludzie! A ty tam sobie jeździsz? Tak. O Jezu, ty aż tam pojechałeś? Tak. Ciebie chyba Bóg opuścił. No bo chciałem się zatrzymać, to są takie wertepy i latałem jak Adam Małysz po prostu w Bishop's Hopen.
Mniej więcej tak. Gdzie? Tak latałem. Tak latałem, właśnie tak, serio. Przy grzybku są tam gdzie ja byłem, teraz przy grzybku luzik! Są typy, i oni się strzelają z kimś. Luzik! Okej, okay, pojeździmy troszeczkę, tak? Jak mnie ja mam. Przestałem jeździć ogólnie. Ty, ja wjadę na prison zara. Gościu, tej. No też, wejść na to prison, spoko. A gdzie się postrzelasz? Nigdzie. Tak nie bardzo. Teraz mnie gdzieś rozstrzelają i strzelają i się skończył dzień dziecka. Strzelają się. Mocno. Gdzieś tam. Jak ja mam? Dobra, już, Shepard, spokojnie, gramy. Bez śpiewania. Gram, Jezus. Bez śpiewania. Gram, śpiewam, co chcę. Może uda nam się zrobić challenge? Jaki? Top 3 bez oddania strzału. Dobra. O nie, muszę dużo gościa. Po pierwsze, to mnie gość widział. Znaczy, wiesz, jak masz zabić, to zabijaj, no. A. Okay. No, miał gość do mnie, walnął mnie najpierw M24, a potem dostałem od gościa na blisko skala, także... Okej, to robimy challenge. Top 3 bez użycia broni. Użyję tylko w ostateczności tej broni. Masz SKS-a. No, mógłbyś się poszczelać. No, co? Będę z holografa strzelał, nie? Ta, no tak. Jakbym miał czwórkę, to bym się postrzelał. Tylko no patrz, jakie to jest różnica terenu właśnie, jeżeli chodzi o strzelanie się. Odległość. Tu i tak zaraz ktoś pewnie wyjdzie, bo na tych domkach siedzieli pewnie. Tak czuję. Też i tak, to może uda mi się strzelić do kogoś nawet. Ja nie lubię meczyków grać bez czwórki, szczerze powiedziawszy. Trochę mi się, szczerze powiedziawszy, trochę odechciewa mi się grać wtedy, jak nie mam czwórki. Nie mam czwórki. Ja wiem, że można byłoby po prostu inaczej trochę pograć, czy coś, ale na takich luźnych meczykach, tak nie mam czwórki, to aż mi się tak... No bo ja bym chciał się postrzelać właśnie na tej czwórce. I wtedy, kiedy ja chcę się postrzelać na tej czwórce, to ja tej czwórki nie mam. W ogóle mam Lucky. Przepraszam. Mam tu strefę. Adlek. Strefa jest kawałek na dole, kawałek jeszcze w tych budynkach, pomieszczeniach, na których pewnie ktoś może siedzieć. Także... Okej. Okay. Czekamy. Będę nabijał kilometry. To nie dlatego, żeby w razie czego jakby ktoś na mnie mierzył z daleka, nie? A ja o tym nie wiedział, to żeby mnie nie trafił. Bo to jest też jedna z ważniejszych rzeczy, to jest movement, żeby jakoś utrzymać. Czyli nawet jak już macie tak sobie siedzieć w takim jednym miejscu, nie? Nie wiecie, gdzie są przeciwnicy. To opłaca się troszeczkę poruszać z tego względu, że no przeciwnik może cię na przykład widzieć, nie? Ty go nie widzisz. Na przykład ma snajperkę. Jeżeli ty się zatrzymasz na chwilę, no to on ci wtedy, on woli walnąć pewny strzał, niż zacząć do ciebie strzelać po prostu jak znaczy, się... Znaczy są różni ludzie, to no. Strzela. O! Ty, czekaj. Te strzały lecą... Po drugiej stronie. Ten jest dobrym snajperkiem, ci powiem tak, uważaj, widać. Ha! To? Naprawdę? No XD! O, challenge zrobiony. Ej, dwóch zostało jeszcze? Tak, challenge zrobiony. Ja pierdzielę. A to są w ogóle dwóch typów. Jeden... A nie, sorry. On ma piłę! Tak. No to jest najśmieszniejsze? Masz strefę. Ja mam strefę. Powiem tak, no ja mam czas. To by się nigdzie nie spieszy. Szkoda, że mam jednego najdzika tylko.
Ha, jeszcze tego jest N24. To, ha! Ta, jest to N24 jest i piła. To jest ta para. Ja tak, to są oni. Ja nie wiem, gdzie ten typek tu padł. Bym poszukał, czy czegoś nie ma jeszcze. Nie widzę też. Tu a jest tam też. No. Próbujesz? A to będzie dużo bić. Bardzo dużo. A ty? Pół życia. Jakieś najdy podniosłem i czwórkę na pewno. 30 sekund. Idzie do ciebie. Kurde, oh! No w tym momencie akuratnie! Ja pierdzielę, ale unlock! Ej, to? Myślałem, że będą dłużej tam czekać. Ej, jaką ty masz nagrodę? W tym momencie. Na no, drugie miejsce normalnie. Ale w tym momencie wyskoczył akuratnie, ale... Lucky or unlucky, ale proszę państwa, tak. Myślę, że jak na taki Resident Sleeper Magic troszeczkę, jak na to, że w sumie nie oddałem oprócz na samym końcu żadnego strzału, to i tak się fajnie ułożyło do samego drugiego miejsca. No, troszeczkę więcej laka, mniej unlucka. Jeżeli powiem tak, myślę, że jeżeli tego bym tu strącił, to miałbym szansę z tym drugim się już zduelować normalnie. No tak. Także, no niestety jak widać decyzja podjęta, żeby pójść zlucić tego gościa tutaj jeszcze w strefie, okazała się błędna z tego względu, że też się nie spodziewałem, że oni, wiesz, że będą podchodzić tutaj. Myślałem, że raczej zachowawczo zagrają 2-1, a nie, że nagle sobie jeden podejdzie czy coś. Także, jeżeli odcinek wam się spodobał z PUBG z Shepardem, także możecie śmiało zostawić wtedy łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz wpaść na kanał do Sheparda, który będzie w opisie pod filmem zawarty. Także dzisiaj grał ze mną Shepard. Grałem! Dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć! Hejcie.